cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy wtorek, tak jak wczoraj wam mówiłam, będę dzisiaj nagrywać, ale natomiast jutro nagrywać nie będę, widzę tam młodą w tym lusterku. Jestem już ogarnięta do nagrywania, jeszcze wymyśliłam, że chcę dla was nagrać rolkę ze stylówką, którą mam na sobie, więc ona się dzisiaj pojawi. Ale myślę, że spoko stylówka, taka trochę basicowa, a troszeczkę na czasie, bo ma spódnicę, która chyba z tego co wiem jest modna, a jest spódnicą mojej mamy, no bo to są te lata, które teraz wracają, po prostu te 80, 90, nie znam się na tych latach i mody, kiedy się to pojawia, no ale mam podobną stylówkę, po prostu, może wam ją pokażę. Córki za bałagan, no ale życie. O, mówię. Mowa o tej spódnicy, o takich dosyć długich spódnicach, chociaż takiej do kostki nie zobaczycie u mnie. Ta i tak jest za długa, ale się przyzwyczajam. Przyzwyczajam się do takiej długości. Powinno być tak, o, dotąd. Tak trochę nad kolano, a ona jest do kolana, dosłownie. Ale mam tutaj bluzę, tą moją ulubioną od Hani. I ona tak fajnie tutaj się komponuje. Ja tylko wystylizuję po prostu tą stylówkę, płaszcz beżowy, beżowa torebka i takie białe buty, które widzieliście prawdopodobnie już w holu. Te dwie rzeczy są właśnie z zakupów czwartkowych. Ogólnie ta spódnica była wystawiona na Vinted, ale zmieściłam się. Zmieściłam się w nią, więc nie ściska mnie tak, jak ściskała, kiedy ją wystawiałam, czyli jakoś w wakacje chyba ją wystawiałam. No i pasuje, więc ją zostawiam, może tylko pójdzie do krawcowej, albo moja mama mi to zrobi, żeby ją minimalnie skrócić, mimo wszystko przed to kolano, czyli tak dotąd, no trzeba te 5 cm liczyć, żeby ją troszeczkę skrócić, a tak może zostać, bo naprawdę jest fajna, no i chyba z tego co wiem to modna. Teraz są takie modne, są po prostu takie długie spódnice. Ja spakowałam paczkę, bo ja dzisiaj jeszcze muszę wysłać paczkę. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie paczka dla mnie z Vinted, z jedną rzeczą, którą po prostu kupiłam przez Vinted za 20 zł. Uznałam, że dobra, spoko. Mogę ją sobie zamówić przez Vinted. Nienoszona, raz założona. O, może tak, raz założona, niezniszczona. Nie mogę się już doczekać. Mam nadzieję, że będzie pasować. Mimo, że ją kiedyś miałam. No, ale zobaczycie to później. Ja muszę posprzątać tam w salonie, bo tam w salonie będę nagrywała dla was film właśnie z hall. No i rolkę też tam będę nagrywała. No a potem jak będziemy na mieście, no to Bartek musi mi zrobić zdjęcie tej stylówki, żeby było ładnie na Instagramie. Jesteśmy na miejscu i zaraz mam tą wizytę. Jestem bardzo ciekawa, jak ona tam przebiegnie. I mam nadzieję, że no takie babka mi powiedziała, że za 9 zł to tak będzie. A nie za więcej. Też czeka w paczkomacie na mnie paczka, o której wam mówiłam dzisiaj, więc mega się cieszę, bo już tą rzecz będę miała i będę spokojna. Plus jeszcze trzeba wysłać paczkę. To też wam chyba mówiłam. Ale takie by coś dało radę? Co? Te 24. No akurat to jest tutaj, gdzie postawiłaś. Ale to jest tańsze. Ale nie sprawdziałoby się nam to na... No nie, no bo to trzeba by było to tak jak jest to 21, wiesz, coś tego typu, tak jak mam u nas w pokoju, co nie? Mhm. Zrobiono. No to ale nie chcę z boku, tylko na górze, nie? Mhm. Wiesz, jeszcze nad takimi, tak jak tu na górze masz te 18, czy coś tego typu, wiesz, albo po prostu te, takie, wiesz, belki tylko że w każdą stronę postawione. Mhm. Ale to też takie, nie wiem, wiesz. A to takie coś tak, nie? To punktowe, to na wchody, o, wiesz. Tamto. Tak. Zamówiłam sobie na Vinted kurtkę. Sisseya Ramoneskę czarną, tak jak mówiłam. Była zakładana raz. Nie nic zniszczona, totalnie. Ona jest ze złotymi elementami, bo wiecie albo nie wiecie, są srebrne i złote elementy. Pozłotane, może bardziej o tak.
I tu jest w rozmiarze M, czyli taką, jak mam tą różową kurtkę, którą sprzedaję. A L-ka była na mnie totalnie za duża kiedyś już, więc jest M-ka. Klasyczna czarna kurtka. Idealna na wiosnę. Będzie mi pasować do wielu stylizacji. A problem kurtek teraz, które są tworzone, jest taki, że mają te paski przy końcach. To zapinanie. Strasznie mi się to nie podoba. I jeżeli byłaby opcja wyciągania, no spoko, ale w większości właśnie są przyszyte na stałe. W tej jest taki mały element, ale nie przeszkadza. Po prostu. A tamte one po prostu przeszkadzają. W szczególności, że ja najczęściej noszę rozpięte te kurtki. A jeżeli byłaby zapięta, no to okej, okay, no ale jak jest rozpięta, to by mi tutaj dało i przeszkadzało. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Dobra, może wam poopowiadam, jak było na tej wizycie i czego się dowiedziałam tak na dobrą sprawę. Jest godzina 20. I zaraz publikuję dla was film na dzisiaj. Jest, no, 4 godziny na psuwa, no, ale jak wróciliśmy, było już 15 około, zanim zrobiłam obiad, zanim zjedliśmy obiad, no to trochę minęło. Ja jestem jeszcze sama z mamą, bo Bartek poszedł do garażu, tam robić z antenami coś. Więc ciężko, ciężko, ale dałam radę. Dałam radę, na szczęście. Więc dobra, czego się konkretnie dowiedziałam, to, że pogorszył się, ale minimalnie. To jest dosłownie minimalna różnica, ale jednak jest, bo przeszkadza mi to podczas prowadzenia auta, bo nie widzę znaków. Co do ceny, no to za 9 zł możecie zrobić sobie badanie właśnie w Vision Express, za co tutaj duży plusik, bo to jest tanio. Naprawdę to jest tanio, więc naprawdę polecam. Nie musicie kupować żadnego koloru, soczewek czy coś. Nie, ja nic nie kupowałam, tylko właśnie badanie stricte wzroku, tak jak wam wczoraj mówiłam, że muszę zrobić takie badanie. Wyszła mi właśnie taka minimalna różnica. Miałam porównanie tych obecnych szkieł w porównaniu tym, co powinnam mieć teraz. No i mogłam przeczytać niektóre zdania na szyldach z Carrefoura, więc mam zapisane, jakie szkła muszę sobie zamówić, jakie ogarnąć. Jeszcze nie wiem, jakie okulary, nie mam od was odpowiedzi, co sądzicie o okularach od Aleksandry Żuraw. Wiecie, troszeczkę to jest dla mnie stresujące, bo ja ich nie zobaczę, nie przemierzę przed zakupem, więc to jest dla mnie troszeczkę stresujące. Muszę poczytać ewentualnie, czy można zwrócić. Bo to też jest dosyć dla mnie ważne, bo nie wiem, jak w takim kształcie będę wyglądać. Ale wiem, czego mam konkretnie szukać, więc to jest wielki plusik. Pewnie z zamówieniem okularów trochę poczekam, więc jeszcze z tymi okularami muszę się troszkę pomęczyć. Mój wzrok musi się pomęczyć. Co najmniej do kwietnia. Co najmniej do kwietnia muszę się pomęczyć. Nie wiem, czy w kwietniu zamówię, czy dopiero w maju. Zobaczę. No ale jest minimalna różnica, minimalne pogorszenie, ale i astygmatyzm. Już pani na temat to powiedziała, że astygmatyzm jest widoczny, bo było właśnie badanie czerwone i zielone, strony, takie światełka, tak jakby, i było właśnie to chyba pod kątem astygmatyzmu. Ale ogólnie bardzo profesjonalna obsługa, przynajmniej ta pani w Wołominie, która badała. Bardzo profesjonalna obsługa, bardzo dokładnie, nowoczesne badanie, z maszynami można powiedzieć, a nie wymiana w okularach, tylko to w maszynie się robi. A zazwyczaj właśnie miałam badanie na mojej wsi,
międzyborowie, które no siedzisz po prostu na krzesełku i wiecie, takie klasyczne światła na ścianie, no a tutaj bardziej nowocześnie, profesjonalniej, więc mogę serdecznie Wam polecić, jeżeli się zastanawiacie nad badaniem wzroku. No. A my zaraz będziemy kończyć dzień. Pewnie nic dla Was już nie nagram, więc chciałabym się razem z Małą pożegnać. I po prostu do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogu. Cześć! Cześć! Cześć!